O, już chyba jedzie moja taksówka, na którą czekałem. O kurde, co to za taksówka jedzie? Pani, tak to jest, jak za młodu się człowiek urodzi. Dzień dobry. A lekarz jest pijany i zamiast dupę klepnie w głowę. Witamy was. Dzisiaj odwiedził nas Tomek z Poznania. Siema. Siema. Możecie Tomka widzieć na Instagramie Fake Bus Taxi. Tak jak tutaj na Feldze, ładnie to widać. Tomek, powiedz nam, co to za auto? Jest to Dodge Magnum z 2004 roku. 3,5-litrowy silnik, moc szacunkowa około 300 koni. Trochę obniżony? Jest obniżony na z firma Enbach. Zawieszonko. Całe zawieszenie, pełen przelot. Autko widać, prezentuje się bardzo ładnie. To może, skoro silnik jest fajny, wydech zrobiony, to może odpal, zobaczymy jak chodzi maszynka, co? Fajnie, fajnie to słychać. Dobra, ale przechodzimy do tematu Car Audio, bo auto naprawdę fajne. Pod maską, alternator, oryginalny, przerobiony. Oryginalny 160 Amper, do tego dwa pakiety LTO. Dwa wzmacniacze SD-ki, jeden 8 kg, drugi 4 razy 1 tam. Wzmacniacze, tak mówisz, 1200.4 i drugi SD-ek 8 kg, 1 ohm, który napędza, dwa TRF-y 18, tak? Skrzynie, kto ci budował? Znajomy Norbert z Wrześni. Widzę tutaj fajne kąty, też podświetlenie. Dzisiaj tego tak nie zobaczymy, ale w nocy na pewno fajnie. Powiedz mi, możemy cię spotkać pewnie na wielu imprezach motoryzacyjnych, co? Tak, wszelkie zloty, charytatywne imprezy. Gdzieś wszędzie jest muzyka i tak pewnie impreza, ale... No. Muzyczka, fajna sprawa. Tu widzimy te dwa pakiety LTO. No i dwie TRF-y. Skrzynia strojona 39 Hz wyżej. Tutaj Tomek miał taki cel, żeby autko grało wyżej, z uwagi na to, że właśnie robisz, nie? Pokazy estradowe, bardziej, żeby był bas bardziej donośny, a jak wiemy, bas bardziej donośny jest wyższy. No dobra. Tak, to widzimy. To teraz pora coś posłuchać i zobaczyć, jak to autko gra. Co nie, Tomek? W pełnej swojej możliwości. Dla oczywiście Matiusa, dla całego sprawcy dzisiejszego chwali fanowskiego zamieszania. Teraz drugi raz. Trzy dzięki niemu. Stare dzięki! Yeah.
Dobra. Tomek, bardzo fajnie autko gra. Miło, przyjemnie, donośne. Tak jak mówisz, założenie swoje spełniłeś. Auto zwraca na siebie uwagę. Gra fajnie, donośne jest. Dwójka, para drzwi, dwie dwudziestki SP Audio, tak? Tak. Jeszcze nie skończone, bo jeszcze będziemy dokładali głośników. No tutaj mi się kamerka... Dlatego wygląda, jak wygląda, ale... Czyli to jeszcze nie koniec. Nie będzie koniec. Jakiś plan konkretny? Coś chcesz powiedzieć? Cztery ósemki w drzwiach i tak są te dwa cykacze i tapice. Dobra, wykończenie wszystkiego tak na glans. Tak. Deska fajnie, też tutaj pomarańczowy akcent wstawiony. A względem tyłu są jakieś plany? Przyszłościowo cztery takie osiemnastki i więcej mocy. No, czyli tak jak klasycznie, nie? Głośniej, mocniej i do przodu. Dokładnie. Dobra, Tomek tutaj jeszcze chce, żebyśmy zrobili pomiar decybeli, więc zobaczymy, ile tutaj pokaże, jaki będzie wynik. Ale tak jak mówimy, wzmacniać jednoomowy, 8 kW, a spięty w dwoomy, więc nie możemy wykorzystać pełni jego możliwości, ale zobaczymy z ciekawości, żebyście wy również sprawdzili, jak to gra. Tak, widzicie, 146,1 to jest największy dzisiejszy wynik, ale tutaj Tomek mówi, taka informacja dla wszystkich fanów Car Audio, my tutaj dokonujemy pomiaru na SPL Labie, 146,1 i pik 39 Hz. A drugi pomiar mówiłeś, że też na tej samej piosence miałeś 147,5 przy 50 Hz. Widzicie, SPL Lab chwycił pik 39 i 146,1. A miernik, jaki tam jest firmy? Ten drugi? Nie powiem ci. Tomek tutaj może znajdzie zdjęcie. O, a przy tej samej, na tym mierniku ta sama piosenka 147,55 i pik tutaj jest 50 Hz. Tak jak widzicie, taka różnica między miernikami bywa. Może to wam coś da, jakieś info. Tutaj tak to wygląda na dzisiaj. Coś jeszcze chcemy powiedzieć? Tomek, może powiemy to, że to auto można ogólnie wynająć, co nie? Tak, można go wynająć na imprezy. Generalnie cała Polska, nie? Dobra, jeżeli chcecie Tomka łapać na Instagramie, fakebustaxi, to jest konto. Dobra, my Tomek ci dzisiaj dziękuję ci bardzo za przybycie. Bardzo fajny, miły z ciebie człowiek, imprezowy, fajnie można pogadać rzeczowo. I jeżeli będą jakieś zmiany, powiedz, odwiedzisz nas z powrotem. Dobra, jeżeli będziemy działać coś z autem, będzie się rozwijać projekt, wrócimy jeszcze do tego na tym kanale. Na dzisiaj was żegnamy. Dawid, Tomek. Na razie, hej.